Zwierzęta w permakulturze. Akurat mam tutaj u nas kury. Możliwe, że w przyszłości rozwiniemy się jeszcze również w kierunku królików, ale nie o tym teraz. Chciałem ogólnie poopowiadać, jak będę nagrywał nasz drób, o tym, jaką funkcję ekologiczną pełnią zwierzęta w permakulturze. I teraz tak. Jest to temat dla niektórych ludzi kontrowersyjny. No jakby nie patrzeć, nasze kury mieszkają tutaj w klatce, takiej siatce bodajże. Są otoczone z czterech stron przez różne wysokie struktury, których nie mogą przelecieć. Mają swój przytulny kurnik, mają czyste sianko w nim. Mają troszeczkę mniej zieleni tutaj na naszym właśnie, na swoim podłożu. Jednak no, jest to efekt tego, że zamknęliśmy je tutaj na tym kawałku. Jednakże jest to rozwiązanie przemyślane, jest to rozwiązanie projektowe, ponieważ niestety nie możemy pozwolić tym kurom, aby mogły manifestować 100% swojego kurzego DNA. Nic by się po prostu nie ostało w tym ogrodzie. Jednakże rola zwierząt w permakulturze i w przyrodzie jest po prostu niezastąpiona. Mówi się, że każde zwierzę, które wyłączymy z ekosystemu, my musimy przejąć jego funkcję, my musimy przejąć jego zadania. Jeżeli teraz spojrzycie na to, co robią kury tak naprawdę szerzej, a nie tylko na to, że znoszą jajka, dowiecie się, że kury również odpowiadają za na przykład kontrolowanie, regulację populacji szkodników. Ich kurnik znajduje się tutaj pod wielką śliwą, która jest bardzo robaczywa. Co roku spadają po prostu tutaj robaczywe śliwki. Nie ma żadnego, powiedzmy, rozwiązania łatwego, które będzie załamywało po prostu ten cykl rozwojowy szkodnika. Nie było go do tej pory. W tym momencie prowadziliśmy kury, wszystkie spadłe owoce zostaną zjedzone. Ich funkcją ekologiczną jest również to, że nawożą nam glebę. Ja tutaj im otworzę teraz drzwiczki. Kurki sobie wyjdą na spacer i przy umiejętnym kontrolowaniu ich ruchu, przy kierowaniu ich w konkretne miejsca, jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę niesamowite efekty ekologiczne. One są nauczone, że tutaj blisko mają kompostownik, także poszły sobie grzebać za robaczkami na razie. Za chwilę pójdą się wypasać dalej. Mówiłem o przewracaniu gleby. Jakby nie patrzeć, cała robota kur, większość ich życia, to jest dwa razy lewa, dwa razy prawa, dziób, dziób. Podczas takiego przewracania gleby zostają bardzo często odsłonięte nasiona. Nasiona tak zwanych chwastów, albo jak to inny woli, po prostu nasiona dzikich roślin, które znajdują się w okolicy. Kiedy pojawiają się takie lokalne zawirowania w postaci właśnie dziobiących kur, czy to w postaci buchtujących dzików, te nasiona zostają odsłonięte, zostają wystawione na czynniki, które je aktywują i nasiona wówczas kiełkują. Jest to mechanizm naprawczy natury. Także to, że zwierzęta znajdują się w naszym ekosystemie i potencjalnie są destruktywną siłą, równolegle sprawia, że są siłą sprawczą. Dzięki ich pracy jest zwiększona bioróżnorodność w naszej okolicy. Wracając do kur, funkcją znów ekologiczną takich kur jest to, że zjadają nadmiar materii organicznej, trawią ją i wydalają w postaci wiadomo jakiej. Ten tutaj bajzel, który widzicie, jest to miejsce, gdzie puszczaliśmy kury w ostatnim tygodniu. Jest to miejsce pod czereśnią. Zrzucałem podczas zbierania spadłe owoce, jakieś nadjedzone przez ptaki, czy zainfekowane jakąś chorobą, a nasze kurki po prostu zjadły to, co zostało zrzucone. Przy okazji zadeptały mnóstwo trawy, mnóstwo kwiatów. Dlaczego jest to dobre? Ponieważ one przyspieszają budowanie gleby. Każda zadeptana materia organiczna trafia bliżej gleby i ona się po prostu szybciej rozłoży. W skali dnia, w skali tygodnia ktoś by powiedział, że wygląda to nieestetycznie. Są to zdania podzielone, indywidualne. Jednak w skali wielokrotnego powtarzania tego procesu nasze kury oddają nam nieocenioną przysługę w postaci budowania żyzności gleby na różne sposoby.
I teraz tak naprawdę to nie jest tylko kwestia kur. Kury po prostu są dość łatwymi w utrzymaniu zwierzętami, nie wymagają wiele, a to, co oferują, jest naprawdę, naprawdę wspaniałe. Jednakże w zależności od skali, w zależności od kontekstu, nie ma najmniejszego problemu, żeby w naszych systemach produkcji włączać zwierzęta większe, włączać zwierzęta takie jak świnie, takie jak kozy, owce, zwierzęta mniejsze włączać, takie jak perliczki chociażby, albo nawet świnki morskie. Myślę, że przy inteligentnym projekcie, przy umiejętnym wykorzystaniu zasobów, wszystko jest możliwe. Także zachęcam do uwzględniania zwierząt w naszych projektach. Ekosystem bez zwierząt jest po prostu niekompletny.